Cześć, z tej strony Adrian. Czas na kolejny materiał z serii Akademia Elektryka. Rozruch silnika przy pomocy przełącznika Gwiazda Trójkąt to standard, który dobrze znany jest każdemu z Was. Dziś przypomnę Wam, jakie korzyści i wady niesie ze sobą takie rozwiązanie oraz jak zapobiec przypadkowemu zwarciu podczas takiego rozruchu. Zapraszam. Sprzęt do testów otrzymaliśmy dzięki uprzejmości polskiej firmy FNF w Pabianicach tuż obok Łodzi, a bohaterem dzisiejszego odcinka jest przekaźnik czasowy PCG417 Duo, którego przeznaczeniem jest sterowanie stycznikowym układem przełączeniowym Gwiazda Trójkąt. Zanim opowiem Wam o sterowniku, pozwolę sobie na krótkie przypomnienie z teorii maszyn elektrycznych. Najprostszą metodą rozruchu silnika indukcyjnego trójfazowego jest rozruch bezpośredni. Polega on na zasilaniu silnika napięciem znamionowym o znamionowej częstotliwości. Układ połączony i sprawdzony. Podajemy zasilanie i... no właśnie, co się stanie? Silnik oczywiście się uruchomi, ale musicie pamiętać, że podczas tego sposobu rozruchu występują bardzo niekorzystne warunki. Takie jak pobór dużego prądu oraz niewielki moment rozruchowy, nad którym tak naprawdę nie mamy kontroli. Co może powodować udary mechaniczne, których konsekwencją jest szybsze zużycie i uszkodzenie mechaniczne urządzeń. W przypadku silników większej mocy, duży chwilowy pobór prądu może spowodować zadziałanie zabezpieczeń nadprądowych, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do przeciążenia sieci, a w rezultacie awarii zasilania. Aby temu zapobiec, do ich rozruchu wykorzystywane są soft starty, falowniki lub wspomniane wcześniej przełączniki Gwiazda Trójkąt. Tego rodzaju przełączniki są stosowane w celu łagodniejszego rozruchu silnika oraz zmniejszenia obciążenia sieci energetycznej. Silniki indukcyjne z uzwojeniem połączonym w trójkąt w momencie rozruchu pobierają bardzo duży prąd, którego wartość dochodzi do 8-krotnej wartości prądu znamionowego. Stosując podczas rozruchu połączenie uzwojeń w gwiazdę, zmniejszamy prąd oraz moment rozruchowy 3-krotnie, co jest istotną wadą tego rozwiązania. Ta metoda znajduje zastosowanie w przypadku, gdy mechaniczne obciążenie silnika podczas rozruchu jest niewielkie lub obciążenie wzrasta przy większej prędkości zbliżonej do prędkości znamionowej. Przykład: napęd wentylatorów, wirówek czy przenośników taśmowych. Silniki o mniejszej mocy są przełączane przy pomocy przełączników mechanicznych, natomiast większe jednostki wymagają przełącznika stycznikowego. Do ich sterowania wykorzystywane są przełączniki czasowe. Z reguły są to przekaźniki rewersyjne, wyposażone tylko w jeden styk przełączny, co powoduje, że nie są one do końca bezpieczne. W tym miejscu od razu nasuwa się pytanie, dlaczego? Szybkie przełączenie nie daje pewności, że stycznik układu gwiazda odbije przed załączeniem stycznika układu w trójkąt lub łuki elektryczne na stykach stycznika układu gwiazda zostaną w pełni wygaszone. Wtedy dochodzi do zwarcia. Zapytacie, jak temu zapobiec? Odpowiedź jest prosta. Należy zastosować sterownik czasowy, który nie dopuści do wystąpienia takiej sytuacji. Sterownik czasowy PCG417 Duo jest wyposażony w specjalny układ dwóch przekaźników elektromagnetycznych, który eliminuje ryzyko załączenia dwóch styczników jednocześnie. Każdy z przekaźników steruje odpowiednim stycznikiem. W momencie przełączenia układu z gwiazdy na trójkąt, pierwszy rozłącza się stycznik gwiazdy i występuje wymuszona przerwa czasowa, a następnie drugi przekaźnik załącza stycznik trójkąta. Nastawa czasu rozruchu i opóźnienia załączenia odbywa się przy pomocy dwóch pokręteł umieszczonych na panelu czołowym sterownika. Pokrętłem wyboru zakresu czasowego możemy ustawić wybrany zakres czasowy i mamy do wyboru dwie opcje. Pierwsza z nich to opóźnienie przełączenia 75 ms z lewej strony skali, natomiast druga to opóźnienie przełączenia 150 ms dla wartości z prawej strony skali. Pokrętłem nastawy czasu TX możemy ustawić wybraną wartość na skali od 1 do 10. Iloczyn tych dwóch wartości stanowi czas rozruchu T1, na przykład kiedy ustawimy pokrętło wyboru zakresu czasowego na 5 sekund, a pokrętło nastawy czasu na 6, to wtedy czas na przełączenie będzie wynosił 30 sekund. Skoro znamy już zasadę działania sterownika, pokażę Wam, jak teraz należy go podłączyć. Do tego celu stworzymy układ sterowania ręcznego przyciskami Start-Stop. Urządzenie ma szerokość jednego modułu, czyli 18 mm i jest przystosowane do montażu na szynie TH35. Do jego zasilania możemy wykorzystać napięcie przemienne 230 V, które podłączamy do zacisków 1-3 lub napięcie stałe 24 V do zacisków
1,4. Pamiętajcie, że podłączamy tylko jedno z wybranych napięć. Obwód zasilania cewki stycznika załączającego układ gwiazdy należy podłączyć szeregowo ze stykiem NO7-9, natomiast obwód zasilania cewki stycznika załączającego układ trójkąta podłączamy szeregowo ze stykiem także NO, ale 10-12. Obciążalność prądowa każdego ze styków sterownika wynosi 8 A. Dodatkowo producent zrobił ukłon w stronę użytkowników i umieścił wszystkie podstawowe informacje odnośnie sposobu podłączenia urządzenia oraz cyklogram jego pracy na ścianie bocznej. Jak widzicie, podłączyłem i sprawdziłem poprawność połączeń w układzie. Pamiętajcie, że należy zwrócić szczególną uwagę na połączenie przewodów zasilających i uzwojeń silnika do styczników, a także, że przed podaniem napięcia należy na sterowniku wprowadzić nastawy czasu rozruchu i opóźnienia załączenia. Przycisk Start pobudza sterownik czasowy oraz podaje zasilanie na cewkę stycznika głównego SG, którego styk wpięty równolegle z przyciskiem Start podtrzymuje zasilanie sterownika. Po załączeniu zasilania na panelu czołowym sterownika świeci się zielona dioda LED, a styk gwiazda załącza się w pozycję 7-9, włączając stycznik układu gwiazda, a tym samym uruchamiając silnik z uzwojeniami połączonymi w gwiazdę. Czas ruchu w układzie gwiazdy jest sygnalizowany pulsacyjnym świeceniem czerwonej diody LED. Po upływie zadanego czasu T1 styk gwiazda wyłącza się na pozycję 7-8, odłączając stycznik układu gwiazda i zasilanie silnika na wybrany czas T2 w zależności od nastawy 75 bądź 150 ms. Po upływie czasu T2 styk trójkąta załącza się w pozycję 10-12, włączając stycznik układu trójkąt i uruchamiając silnik z uzwojeniami połączonymi w trójkąt. Dodatkowo jest to sygnalizowane ciągłym świeceniem czerwonej diody LED. Silnik zatrzymujemy naciskając przycisk Stop. Ponowne naciśnięcie przycisku Start powtórzy całą sekwencję od początku. Sami widzicie, że przekaźnik czasowy PCG417 Duo nie jest skomplikowanym urządzeniem. Idealnie sprawdza się w układach przełączeniowych typu gwiazda, trójkąt. A po więcej informacji zapraszam Was na stronę producenta. Link znajdziecie w opisie. Na dziś to wszystko. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Hej!